Na zaproszenie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego miałem przyjemność i okazję wziąć udział w konferencji, która została poświęcona tematowi bardzo istotnemu dla życia społecznego i dla rozwoju ekonomicznego naszego kraju, czyli zarządzaniu w sporcie, zarządzaniu w biznesie i wzajemnemu transferowi wiedzy. Uważam, że te dwa środowiska mają sobie bardzo wiele do przekazania. Sport stał się dzisiaj nie tylko i wyłącznie źródłem emocji i hobby po godzinach, ale po prostu poważną gałęzią naszego biznesu i ważną częścią życia społecznego. Jestem przekonany, że oba te światy, zarówno ten świat biznesu i korporacyjnego, i nieco mniejszego biznesu, ale dobrze zdefiniowanego, ma bardzo wiele wspólnego z tym, w jaki sposób osiąga się sukcesy w sporcie. Jednocześnie pewne struktury, schematy funkcjonowania organizacji sportowych i biznesowych w zasadzie mogą być wzajemnie transferowalne i sam bardzo wiele spotkań prowadzę z biznesem, jak również szkoleń. Uważam, że my sportowcy wyczynowi, my praktycy, w tym trenerzy również, możemy coś istotnego wnieść do funkcjonowania tych organizacji. Niekoniecznie sportowa emerytura musi się kojarzyć tylko i wyłącznie z opowiadaniem o latach glorii i chwały tych minionych, tylko możemy coś wspólnego razem budować i mam wrażenie, że to pierwsze spotkanie tutaj na gruncie Uniwersytetu Łódzkiego jest spotkaniem, które początkuje pewną dyskusję i no być może już patrząc z nieco szerszej perspektywy rozpoczyna ją dla kolejnego 25-lecia rozwoju tej nowoczesnej Polski, którą rozpoczęliśmy budować w 1989 roku.